Dzisiejsze spotkanie przypada w szczególnie trudnym dla państw Unii Europejskiej czasie. Rządy, firmy oraz organizacje branżowe podejmują wszelkie działania mające przeciwdziałać skutkom globalnej pandemii. Zmagamy się z trudnościami, z jakimi nie było dane nam się wcześniej zmierzyć. Tym bardziej należy docenić współpracę gospodarczą między Polską a Niemcami. Od niemal 20 lat Republika Federalna Niemiec jest głównym partnerem gospodarczym Polski. Jej udział sięga 25% naszych obrotów handlowych ogółem. Handel dwustronny wzrósł niemal siedmiokrotnie podczas tego dwudziestolecia, osiągając rekordową wartość niemal 118 miliardów euro w roku ubiegłym. Również dla Niemiec Polska jest znaczącym partnerem ekonomicznym. Wyraża się to piątą pozycją na liście krajów mających największy udział w obrotach handlowych. Od kilkunastu lat odnotowujemy nadwyżkę handlową z Niemcami, co jest spowodowane rosnącym udziałem polskich fabryk w łańcuchu dostaw. Polskie produkty są coraz lepiej postrzegane na rynku niemieckim. Możemy więc powiedzieć, że wszyscy mamy powody do zadowolenia. Silne więzi gospodarcze procentują w czasie pandemii. Handel polsko-niemiecki okazuje się jak dotąd wyjątkowo odporny na kryzys spowodowany przez pandemię COVID-19. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2020 roku odnotowaliśmy spadek polskiego eksportu do Niemiec o zaledwie 3 punkty procentowe. Jednocześnie w tym samym okresie wzrósł relatywny udział Niemiec jako kluczowego partnera handlowego Polski. Dowodzi to nie tylko siły polskiej gospodarki, ale przede wszystkim skali współdziałania, trwałości rynkowych powiązań i podobieństwa naszego sektora prywatnego. Problemy powstałe w czasie pandemii są naszymi wspólnymi problemami. Dotknęły one wiele branż i różnych dziedzin działalności ekonomicznej w strefie przygranicznej obu państw. Nie ulega wątpliwości, że zmagamy się z największym kryzysem gospodarczym po II wojnie światowej. Walcząc z pandemią, jako rząd podejmujemy działania ograniczające wpływ kryzysu na stan naszej gospodarki oraz codzienne życie obywateli przy jednoczesnym zapobieganiu wzrostowi zakażeń. Ochrona firm i miejsc pracy jest jednym z naszych priorytetów. To dla nas wszystkich trudny sprawdzian. Przede wszystkim sprawdzian naszej solidarności. Dzięki nowemu unijnemu budżetowi uzyskaliśmy szanse i możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania środków. Uzyskaliśmy nowy, specjalny instrument wsparcia, to jest Fundusz Odbudowy. Pozwoli on wesprzeć projekty prorozwojowe w branżach cyfrowej i nowoczesnych technologii, w obszarze ochrony środowiska i transformacji energetycznej. Dzięki funduszowi będziemy mogli wesprzeć konkurencyjność naszych firm i gospodarek. Te instrumenty pozwolą na jeszcze lepszą współpracę pomiędzy gospodarką polską a niemiecką. W nowej przyszłości, jaka czeka nas po przezwyciężeniu pandemii COVID-19, nasze więzy gospodarcze będą jeszcze silniejsze, a polska gospodarka będzie mogła rosnąć przy współudziale niemieckiej. Nasze więzi gospodarcze będą dużą przewagą przy wychodzeniu z kryzysu. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy. Polskie firmy doskonale radzą sobie na rynku niemieckim, a niemieckie na polskim. Przed nami ogromne wyzwania, ale jestem pewien, że wspólnie im podołamy.